Witajcie! Dzisiaj, słuchajcie, za oknem szaruwa. Taka sobie byle jaka pogoda. Ale no, tak niestety, taki mam teraz warunki, taki pokój. W każdym razie odszukałem filmy, które moja wspaniała grupa wsparcia przez ostatnich parę miesięcy mi wysyłała i postanowiłem, ponieważ nie mogę nagrać własnego filmu, a tutaj znalazłem akurat możliwość taką, że puszczę Wam te filmiki, które chłopaki nagrali i od siebie. W dzisiejszym odcinku zobaczymy w roli głównej Błażeja i jego pracę i zmagania w rolnictwie. Przy okazji ciągnik oczywiście jaki, no dobrze, w komentarzach. No i oczywiście, jeżeli Wam chcecie dostać serduszko pod komentarzem, w komentarzu proszę wpiszcie słowo Błażej. Także zapraszam do oglądania. Taka szybciutka akcja. Poredłować 8 wrzodków, które są najmniejsze. Żeby nie skłamać, mamy dzisiaj 29 czerwca. Godzina 20:46. No i słuchajcie, jak wielu z nas ma problemy z chwastami. Wiadomo, że tam się coś nie przypilnowało, tam się po prostu coś zapomniało, tam nie było czasu. No tak to wygląda, ta sprawa w kółko. Więc zawsze po prostu gdzieś zostanie jakiś kawałek, gdzie się nie udało czegoś zrobić, albo po prostu gdzie najnormalniej w świecie coś nam nie wyrosło i wtedy pojawia się. No właśnie. Kolejny dzień walki z zielskiem. Została jeszcze 1/3. Podejście trzecie. Miejmy nadzieję, że już ostatnie. Miałem wczoraj jeszcze kosić, ale niestety nie pozwolił mi na to deszcz. No i skoszone jazdy szany, ale wszystko ładnie wykoszone. To, co miało być marchwią, a wyrosło samo zielsko. A tutaj z boku buraki też by chciały być wyplenione. Niestety zielsko, jeszcze raz zielsko. A tutaj przede mną łubin. Z samego przodu też trochę zielska, ale dalej nawet nie najgorzej wygląda. Kiedy już się uporamy z takim zielskiem, można przystąpić do kolejnych prac. I teraz Błażej zabrał się za glebogryzarkę. Taka mała akcja. Glebogryzarka. Wrzucamy jedyneczkę. Bałeczek. Opuszczamy. Jedynka i kita! Ostatni przejazd! Kopci!
Gdzie fasola? Cały dzień pada. No i przy okazji milicji. Pozdrawiam Cię, Tomku. W każdym razie, słuchajcie, co się dzieje. No, Błażej tam ma jeszcze całą masę roboty, przez te parę miesięcy. Wrzucał mi tak po troszeczkę takie filmy, które po prostu wgrywał przy okazji tych prac. No i teraz Wam pokażę następną rzecz, którą wykonywał w swoim gospodarstwie. Ale zanim, no to słuchajcie, powiem jeszcze o jego ciągniku. No wiadomo, że jest żółty, wiadomo, że jest z kabiną. No i jeżeli wiecie, co to za ciągnik, piszcie w komentarzu. Dzisiaj znowu akcja z traktorem w ziemniakach. A co my tu robimy? Dwa rzędy były. Kawałek ręcznie wykopane, dalej nie były dosadzone, więc kultywator. Żeby wyrównać dla kopaczki. Dzisiaj kopiemy kartofelki. Pierwszy raz ciągnikiem w tym roku. Kopiemy, kopiemy, cały czas kopiemy. No, tyle się udało, słuchajcie, poskładać z tych filmów nadesłanych przez Błażeja. Jak widzieliście, to są takie wycinki, tu trochę, tam trochę. No wiadomo, chłopak pracuje, oprócz tego po prostu, że ma gospodarkę małą, nie małą, nie o to chodzi. Po prostu ważne, że coś się tam dzieje, coś robi, po prostu jeździ ciągnikiem, kopie ziemniaki, widzicie, kultywator, kosa, tam wszystko po prostu się dzieje. No i bardzo fajnie. Natomiast no dalej po prostu te filmiki z różnych przyczyn nie mogły być po prostu już robione dalej. No wiadomo, tu praca przede wszystkim, wiadomo jak to życie nas do tego wszystkiego zmusza. Niemniej jednak okazuje się, że jest jeszcze trochę miejsca w tym filmie, żeby pokazać Wam film od Andrzeja również. Także za chwilę zobaczycie, jak sobie Andrzej radzi i jak on to się bawi. W cudzysłowie oczywiście pracuje w gospodarstwie swoim, nie swoim, ciągnikiem jeździ. Ważne, że coś tam po prostu się dzieje. Bardzo lubię takie klimaty w ogóle. Cieszy mnie to, kiedy coś się dzieje w polu i obojętnie po prostu, czy to jest u kogoś, czy to jest u mnie. Bardzo lubię po prostu uczestniczyć w tym, czy też po prostu patrzeć, chociażby nawet przyglądać się, jeśli nie ma co robić, jak to inni pracują. Przy okazji oczywiście się czegoś nauczyć. To tyle i zapraszam na film od Andrzeja. Witam!
Uważajcie! Jedziemy sąsiada ciapkiem! Z bronami! Po moim polu! Po talerzówce! Na piątce jadę! I nie ma bata! Pomiędzy pracami w polu, jakie robi Andrzej, zdążył zrobić pewien zakup, który był mu bardzo, bardzo potrzebny, ponieważ no, chodzi konkretnie o rękojeść do spawarki, ponieważ ta stara rękojeść go denerwowała go strasznie i nie mógł sobie z tym poradzić. Także zobaczcie nowy nabytek u Andrzeja. Witajcie. Kupiłem sobie dzisiaj rękojeść do spawarki, mianowicie taką. Pozwoliłem sobie już ją wcześniej rozpakować. Taki symbol ma. Niby polskiej produkcji, bo po prostu ta stara rękojeść, co mam w spawarce, o ta, to jest gówno, nic nie trzyma. Już mnie tak to wkwiało, że po prostu nie dało rady się spawać, bo to w ogóle elektroda wypadała. Że po prostu byłem już zdenerwowany. Tu jakaś lipa była przy tej spawarce. Kupiłem nową. Tu jakoś się to rozkręca. O tu chyba, tak przypuszczam, bo książeczkę to oczywiście wyrzuciłem. Bo po co mi książeczka, jak to podłączyć? Bo wiem, jak to podłączyć. Ale chociaż elektroda się trzyma, w nogę pukam. O, nie lata mi. No, się trzyma. Sztywna tu jest sprężyna. Jakaś konkretna. 60 zł zapłaciłem. Ale polski produkt. Made in Poland niby. W sklepie kupiłem, nie przez internet. No i podejrzewam, że będzie to dobre. No, sprawdzę to jutro. Dzisiaj to podłączę teraz, zaraz. I jutro wypróbuję, jak to działa. Podejrzewam, że na pewno lepiej niż tamto, co tam jest podłączone, oryginalne. Także kupując nieoryginalne sprzęty, musimy się liczyć z tym, że trzeba będzie do nich dokupić oryginalne jakieś rękojeści, jakieś szczypce do masy. Jeśli chodzi no, o tych chińskich sprzętach, się przekonałem, że od razu trzeba wymieniać o takie rzeczy. A sama spawarka jest dobra. No, tylko gówno do niej założyli. Się przepaliło na momencie i niby spawarka 200 amper, a rękojeść nie wytrzymała. No to ludzie, no ratunku, no, nie ma. No ale cóż, kupiłem sobie rękojeść, nie pożałowałem. Polskiej szukałem, żeby było Made in Poland. To kupiłem Made in Poland. No ciężko wcisnąć, naprawdę. Ciężko wcisnąć, żeby elektroda wypadła. To trzeba naprawdę wcisnąć, żeby wypadła. Aż ją pognę. No. Także zajmę się tym zaraz, bo jutro mi potrzebna będzie spawarka. I kita. Będziemy spawać. Zobaczymy, co to Made in Poland jest warte. Ale na pewno więcej niż tamto. To trzymajcie się. Hej. No jak widzieliście, Andrzej się trochę zdenerwował. Mam nadzieję, że ta próba tej spawarki wyjdzie jak należy. Wszystko będzie dobrze. Także zobaczymy, może dostanę filmik, tak żebym mógł wam pokazać, co tam słychać. No ale oprócz tego, że
kupił sobie tą nową rękojeść do spawarki, to jeszcze dostałem filmik też z pracą ciągnika. Także przy okazji, jeżeli chcecie dostać serduszko pod komentarzem, piszcie, znaczy pod filmem, przepraszam, pod swoim komentarzem, tak, pod tym filmem i pod swoim komentarzem napiszcie słowo Andrzej. Wtedy dostaniecie serduszko. Przy okazji możecie napisać, które filmiki, czy Błażeja, czy Andrzeja bardziej Wam się podobają. Też zobaczymy, może to jakoś chłopaków zmotywuje do tego, żeby coś tam zaczęli ciekawego kręcić. A myślę, że na pewno będą mieli po prostu co pokazać w swoich filmach. Tymczasem oglądamy kolejny film Andrzeja. Witajcie! To tyle w dzisiejszym filmie. Możecie zrobić nawet taki konkurs, czy Andrzej, czy Błażej, czy Błażej, czy Andrzej. Kto więcej zdobędzie łapek pod komentarzami, no ten po prostu wygra dzisiejszy odcinek. Zobaczymy, jak to po prostu się wszystko rozwiąże. Bardzo jestem sam ciekawy. Tutaj w tej chwili na zdjęciu widzicie mojego dawnego Ursusa C45 z silnikiem ESA. No tak to przerabiano po prostu, ale takiego Ursusa też kiedyś miałem. No niestety on po prostu już nie jeździ. No i praktycznie go nie ma. Zostały z niego chyba błotniki. To jeszcze mam te błotniki od niego, a tak reszta już poszła. I tyle. Po prostu był moment taki, że odpalałem go któregoś dnia i jak przywaliłem korbą, znaczy kręcąc korbą, przywaliłem palcami w jakiś kawałek żelastwa, no to po prostu od razu mi się odechciało tego ciągnika i powiedziałem, nie, to nie o to chodzi po prostu, a sprzedałem go na części, bo no po prostu przyszedł facet, chciał koniecznie silnik, drugi po prostu przyszedł, że chciał koniecznie tylny most, no i tak się jakoś po prostu poukładało, że ciągnik się po prostu rozłożyło. Mam nadzieję, że on gdzieś u kogoś funkcjonuje, jeździ i ten ktoś jest zadowolony i z tego właśnie Ursusa C45. No i oczywiście właściciel, nowy właściciel tego silnika również. Także to no nie dało się po prostu tym jakoś tak specjalnie jeździć. Chociaż powiem Wam, że wspominam go z dużym sentymentem. No i przy okazji pamiętacie tą maskę, którą chciałem założyć właśnie do tej czerwonej 60-tki? To właśnie z niego. To tyle w dzisiejszym filmie. Pamiętajcie o łapkach, komentarzach. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!